Dzisiaj pogadamy sobie o nowej książce z uniwersum Ninjago, która jest pierwszą na tą chwilę potwierdzoną rzeczą związaną z tym uniwersum zaplanowaną na rok 2024. Także o czym będzie nowa opowieść i dlaczego moim zdaniem będzie warto się nią zainteresować? Na początek muszę wspomnieć o tym, że jest to książka, która została potwierdzona przez jednego z twórców jako kanoniczna. Także wszystkie wydarzenia z tej pozycji są w jakiś sposób związane z najnowszymi sezonami i będą brane pod uwagę podczas tworzenia nowych odcinków. Czas akcji książki prawdopodobnie będzie przypadał na okres między sezonem pierwszym a drugim Ninjago Powstanie Smoków. A o czym będzie sama pozycja? Pozwólcie, że przeczytam wam opis książki, a potem przejdziemy sobie do analizy. Nowi bohaterowie, nowi złoczyńcy i smoki. Ścierają się w nowej kolorowej książce z rozdziałami zawierającej trzy pełne akcje historie oparte na zupełnie nowym serialu animowanym Lego Ninjago: Powstanie Smoków. Świat Lego Ninjago zmienia się, ponieważ wiele legendarnych królestw nagle połączyło się w jeden świat. Przygody Sory i Arina zabierają czytelników w niesamowitą podróż po bujnym świecie Dragons Rising, w najnowszej animacji Lego Ninjago. Dzieci w wieku od 6 do 9 lat pokochają tę kolorową książeczkę z rozdziałami Zawierającą trzy nowe, ekscytujące historie przygodowe. Rzecz jasna dzieci, dzieci w trochę starszym wieku także mogą zgłębić tajemnice tych opowieści, ale do sedna. Tak jak mogliście usłyszeć nie ma tu zbyt wiele nowych informacji. Tak naprawdę ci co oglądali dotychczasowe 10 odcinków Powstania Smoków, nie wyniosą z opisów żadnych nowości, ale jedna rzecz mnie zaciekawiła. Mianowicie na okładce książki nie jesteśmy w stanie wychwycić złoczyńców, których mieliśmy okazję oglądać w dotychczasowych odcinkach. Nie widzę tutaj ani cesarzowej, ani rasa, ani chociażby raptona. Jednak opis mówi o jakichś nowych złoczyńcach, więc czy tutaj chodzi o jeszcze nowszych złoczyńców? Takich, których nie widzieliśmy na tą chwilę w serialu. No być może też chodzi o klasza Powersa, który będzie złoczyńcą z racji, że znajduje się na okładce. Ale nie wiem, no z jednej strony pojawił się na okładce na pewno nie bez powodu, ale z drugiej strony, no kto wie. Oczywiście jest możliwość, że po prostu złoczyńcy tutaj nie zostali pokazani z racji, że nie zagrzeją miejsca w każdej z trzech opowieści, a będą to zwyczajni ci, których już mieliśmy okazję poznać w serialu. Jednak tytułem końca dzisiejszego materiału wspomnę jeszcze, że książka będzie zawierać 64 strony. Więc nie za dużo, a wydawcą jest Amid, także polskiego tłumaczenia możemy się spodziewać raczej od razu. Nie jak w przypadku na przykład komiksów o Garmadonie, które nadal nie zostały przetłumaczone i raczej się na to nie zapowiada. No i jeszcze informacja ode mnie, na sam koniec. Niedawno zacząłem uzupełniać swoją biblioteczkę książek o Ninjago. Oczywiście miałem dotychczas sporo wydań, ale większość z nich to te niekanoniczne, więc postanowiłem to zmienić i na tą chwilę zostały mi bodajże dwie książki, aby skompletować wszystkie kanoniczne wydania. Jednak Dlaczego o tym wspominam? A to dlatego, że będzie się pojawiało więcej materiałów dotyczących książek ninjago, ponieważ są to niejeden raz tak świetne opowiadania, że korci, aby coś o nich opowiedzieć. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do samego końca. Klasycznie słyszymy się na cennym materiale, prawdopodobnie już jutro. Siema.